Nowe SA, lider na polskim rynku w produkcji artykułów zapachowych, właściciel m.in. marki Pachnąca Szafa. W ramach pomocy jednostkom samorządowym przekazał kilkaset butelek płynu do dezynfekcji władzom powiatu i Sędziszowa Małopolskiego. Przekazanie środków ostrożności odbyło się 24 kwietnia w sędziszowskim ratuszu. Nowe SA to kolejna firma, która dołączyła do przedsiębiorstw wspierających walkę z koronawirusem. Zakład w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku rozpoczął produkcję płynów do dezynfekcji. W związku z panującą pandemią firma nasza zdecydowała się na produkcję płynu do dezynfekcji. W związku z tym, że jesteśmy producentem zapachów do pomieszczeń oraz do samochodów, byliśmy w zasadzie gotowi do produkcji tego typu preparatów. W związku z tym na dzień dzisiejszy udało nam się już uzyskać wszelkie pozwolenia, które pozwalają nam na produkcję tego typu preparatów. Produkujemy płyn do dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji powierzchni. Jeśli chodzi o płyn do dezynfekcji powierzchni, jest on możliwy do zastosowania na wszelkich powierzchniach, które nie reagują z alkoholem etylowym. Płyn ma idealną proporcję, która zabezpiecza nas przed wszelkimi wirusami i bakteriami. Płyny produkowane przez firmę dokładnie oczyszczają i odświeżają dłonie. Zawierają glicerynę, która pielęgnuje i nawilża skórę. Jak zapowiada prezes zarządu, pozostaną w asortymencie firmy na stałe. Nasza firma produkuje płyny do dezynfekcji o pojemności 250 ml oraz 500 ml, ale w przyszłości planujemy produkcję płynów o mniejszych pojemnościach 100 bądź 50 ml, dzięki czemu będą one możliwe do przenoszenia przy sobie, czy to w kieszeni, czy w torebce. Płyny można zakupić przez internet oraz w sklepach stacjonarnych. Najlepszą formą takiego zakupu w obecnej sytuacji jest skorzystanie z naszego sklepu internetowego. Poza tym nasze produkty dostępne są w większości sieci, dużych sieci handlowych na terenie całej Polski. Są to sieci, które na dzień dzisiejszy funkcjonują. Są to sklepy wielkopowierzchniowe, zarówno spożywcze, jak i drogerie. Firma przekazała nieodpłatnie kilkaset butelek płynu do dezynfekcji władzom lokalnym. Trafią one m.in. do policji, straży pożarnej, domu kultury i zespołu opieki zdrowotnej.